Cześć, siemano, z tej strony Metius, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym drugi vlog na kanale będzie się działo. To na pewno już wam w tym momencie mogę was zapewnić, będzie się działo. Lecę na miasto, żeby pokupować świąteczne prezenty dla rodziny, a tam są już naprawdę zajebiste rzeczy. Bo byłem ostatnio, widziałem, dzisiaj kupujemy, nagrywamy z tego odcinek. Nic, tylko oglądać. Do zobaczenia. Ja już w tym momencie się zebrałem. Wychodzę sobie do miasta. Chciałbym wam pokazać mój outfit, ale nie wiem jak to wyjdzie. Druga sprawa, teraz bym mógł pokazać jak wyglądają wspaniale u nas ogólnie praktycznie każde domy w Finlandii. Nie zwracajcie uwagi na te buty. Ale tak, ogólnie prawie każdy dom wygląda w ten sposób, że mają takie fajne ozdóbki. A i prawie takie kwiatuszki wszędzie. No. Dobra, wychodzimy do miasta. Juma. Słuchajcie, taka śmieszna sprawa, bo zawsze tutaj w Irlandii jest tak, że tak jak teraz widać, jest słońce, to cabrio. No nie, akurat to nie cabrio, ale jak jest słoneczko, to zazwyczaj pada. Jak pada, jest słońce, to są tęcze. Nagrałem też przed momentem właściwie jak tęcza się pojawiła. Ale to nie będzie na odcinek, to będzie na snapie. Więc może jak mi się uda zgrać, to wrzucę. A powiem wam tak, 4 pory roku w ciągu jednego dnia. Naprawdę. Kosmiczne. Ale też zajebiste. To super w tej całej Irlandii, to, że jest lewostronny ruch. Auta sobie jeżdżą po lewej stronie, kierownica jest po prawej. A drugi fajny taki fun fact, to można tak o sobie przechodzić na czerwonym świetle. I nie dostanie się ani mandatu, ani nic. No, także też fajne z jednej strony. Żeby nie było, jest czerwone światło u nas, a ja sobie tak o przechodzę. Uwaga, bo tu mokre. No. Auto normalnie jechało, ja przed chwilą byłem na ulicy. Jakby policja to widziała, to by w sumie nic nie zrobili. Irlandzka pogoda jest tak zajebista, że chłop sobie siedzi w krótkich spodenkach, a ja w kurtce zapięty od góry do dołu w ich spodniach. Bardzo serdecznie, Mateuszek z tej strony. Słuchajcie, jesteśmy w pierwszym sklepie. Miałem pokazać stylówkę, to pokazuję. Zajebiste buty Ozwiego z takim gradientem przechodzącym, superanckie są. Ostatnio kupiłem kurteczkę, też taka superancka trochę. No, trochę puchowa, trochę bardzo. Ale mam wrażenie, że mogłem się trochę zmęczyć. Słuchajcie, tu jest takie łóżko. W ogóle mogą mnie z tego wypieprzyć w sklepu za to, ale dobra. Kładziemy się na łóżku, bo czemu nie? Zajebiście, dobra. Chciałem odpocząć, ale może lepiej nie. Dobra, już pani idzie do mnie do ochrony. Słuchajcie, dobra, wracam sobie do domu, prosto z miasta. Zakupiłem takowe rzeczy, są w tych torbach. Te torby są ogromnie wielkie. Tam jest też kilka rzeczy do domu, ale głównie tam też są prezenty. A takowych jeszcze wam nie pokażę, dopiero wszystko będzie na odcinku, który będzie związany właśnie z odpakowywaniem prezentów. Możliwe, że pochowam im prezenty, zobaczymy. Teraz idę do domku. Nie powiem, że ciepło jest i w tym momencie jest mi ciepło, bo mam grubą kurtkę. Ale cóż, no trzeba sobie radzić. Słuchajcie, lecę do domu i będziemy się widzieć za moment. Mniej więcej powiem wam co kupiłem i co możecie się spodziewać w następnym odcinku. A chociaż zostawię to może jako niespodziankę. Zobaczymy za moment. Dobra, siemanko moi drodzy. Jestem z powrotem, jestem w domu, wróciłem. Słuchajcie, wróciłem z zajebistą rzeczą, która będzie się pojawiała na ostatnim odcinku, na następnym odcinku. Na pewno nie będziecie zawiedzeni. Będzie kilka challenge, to już mogę powiedzieć. I będzie nieciekawa kara, jeżeli któregoś nie wykonam. Dowiecie się w następnych odcinkach. Niestety nie mam jak pokazać wam tych prezentów, ponieważ wtedy dowiedzieliby się po prostu, co mam dla nich na święta. A to dopiero jak będą odpakowywali. Także słuchajcie, spodziewajcie się za niedługo live'a, na pewno na moim kanale. Live'y będą gdzieś koło godziny 19-20. Nie zapomnijcie tak, subskrybować mojego kanału, zostawić łapy w górę i myślę, że na pewno jeszcze do zobaczenia. Także słuchajcie,
Nic, tylko korzystać z całego dnia. Trzymajcie się. Buziaki. Pa!